Czasami zdarzają się sytuacje, gdzie przez przypadek lub na ostrej bani rozetniemy sobie rękę albo nogę. Temat nie jest miły, bo a. rana boli jak cholera, a b. trzeba uważać pod prysznicem, żeby nie zamoczyć opatrunku. Ale ja zaraz pokażę Wam patent, jak za pomocą prezerwatywy uniknąć tego problemu. Przy pomocy nożyczek odcinamy końcówkę, a gumkę naciągamy na nasz opatrunek. Jeżeli będziecie mieli problemy, poproście kogoś o pomoc. Dzięki temu nasza rana w każdej sytuacji pozostaje sucha, a my możemy zaliczyć kąpiel w wannie lub pod prysznicem.